Zawsze mam pewne wątpliwości, kiedy zalewany jestem ze wszech stron informacjami o tym, z jaką to wyborną grą mam do czynienia, jaki wspaniały świat prezentują twórcy i jaki to idealny fundament pod animowany film, na którym dzieci wespół z rodzinami roniłyby rzewne łzy, a potem zacieśniały więzi, doceniając płynący z ekranu uniwersalny przekaz o sile miłości. I moje zakłopotanie pojawia się w momencie, kiedy te wszechobecne peany zdecydowanie odbiegają od rzeczywistości, bo Kena jest w zasadzie przeciętna. Siemanko, z tej strony Maxior, a to jest recenzja gry Kena Bridge of Spirits w wersji na konsolę PlayStation 5. Gra została wydana także na PlayStation 4 oraz pecety. I ja wiem, że możecie przypuścić teraz na mnie ofensywę, że jak śmiem giereczkę dla dzieci tak gnębić, wszak to piękna pixarowa wręcz opowieść okraszona nienagannym gameplayem. I zabawne jest, jak każde z tych zdań jest nieprawdziwe. Ku waszemu zaskoczeniu zapewne, bo przecież okładka ani tytuł nic na ten temat nie mówią, kierujemy w grze losami młodej dziewczyny o wdzięcznym imieniu Kena w jej epickiej misji mającej na celu... No właśnie tak nie do końca wiadomo co. Kena jest z zawodu przewodnikiem duchowym, czy może bardziej przewodnikiem dusz, czyli taką osobą, co to zbłąkanym zmarłym pozwala ukoić skołatane nerwy i odnaleźć wieczysty spokój. Podczas swojej wędrówki odnajduje kolejne mniej i bardziej przyjazne duszki z ich niedokończonymi sprawami i przy okazji wykonywania swoich rutynowych czynności związanych z odesłaniem rzeczonych w zaświaty natrafia na powoli pochłaniającą krainę ciemność, której objawy są tyleż niepokojące, co kłopotliwe. Złowrogie ciernie blokują nam drogę, a jeszcze bardziej złowrogie mroczne istoty czyhają na nasze życie, będąc po zęby uzbrojonymi we wszelkie dostępne argumenty siły. Kena przyjmuje więc za punkt honoru rozwikłanie zagadki złego zła i jego wyplewienie, a w tym celu udać się musi na sam szczyt góry, bo najwidoczniej to było najbardziej oczywiste miejsce na postawienie świątyni. Produkcja serwuje nam takie do bólu ograne motywy, które znamy już ze wszystkich dotychczasowych pięknych historyjek dla całej rodziny. I w zasadzie nie ma w tym nic złego, jednak problem polega na tym, że jednocześnie nie dodaje nic od siebie, tym samym nie odciskając swojego piętna na tym mocno eksploatowanym gatunku. Sama narracja też przywodzi na myśl te wszystkie Króle Lwy i Pocahontasy z tym całym patetycznym rozważaniem o jestestwie i mdłej do bólu sile przyjaźni, miłości czy innych uczuć wyższych. Wyjdzie teraz na to, że Patefon jest nieczułym gburem, który nie docenia uniwersalnego przekazu kina familijnego. Przez cały czas w zasadzie słuchamy smętnego pitolenia tych wszystkich smutnych twarzyczek, przeplatanego od czasu do czasu flashbackami, wyjaśniającymi nam pokrótce, co się stało, że się zesrało. Wszystko przypomina zbitkę randomowych scen z kinowych hitów, wokół których obudowana jest jakaś historia. Brakuje tutaj jednak jednego drobnego elementu, który byłby w stanie dźwignąć nieco całą tę opowiastkę i uczynić ją zgoła strawną. Oczywiście chodzi mi o... humorek. Bo przez cały czas, nawet kiedy spotykamy gamoniowate dzieciaki czy przeurocze, niezidentyfikowane puchate stworki zwane rotami, kwitowane jest to wszystko jedynie drobnym uśmieszkiem na twarzy bohaterów i dalej lecimy z okrutnym patosem, smutkiem i wręcz martyrologią rodu głównej bohaterki na arcyważnej misji. Bolesne jest to o tyle, że aktorsko wszystko jest na poziomie przynajmniej przyzwoitym, głosy dobrane są świetnie i słychać, że ludzie wiedzieli, co mają grać. Również cutscenki wyglądają świetnie, jednak ta dojmująca powaga całości, kontrastująca z kolorowym, żywym światem przedstawionym, wprowadza do opowieści nieopisany mrok, który automatycznie skreśla grę jako produkcję familijną. Ale może o to właśnie chodziło, bo pod względem gameplayowym Kena zupełnie dla dzieci się nie nadaje. Być może wychodzę z tego błędnego założenia wynikającego z pułapki myślowej, że jak coś stylizujemy na film animowany, to zaraz musi być szufladkowane jako produkcja dla najmłodszych. Może to problem stylistyki, a może nasze mózgi już automatycznie klasyfikują te wielkie oczy i pucołowate buźki w jednej kategorii wespół ze świnką Pepą i psim patrolem. W tym przypadku zupełnie błędnie, bo jakkolwiek jako platformówka Kena jest dosyć generyczna i dla wprawnego kilkulatka stanowić problemów nie będzie, tak w pozostałych elementach potrafi napsuć krwi. I tu nieco wzorem sławetnych Metroidvanii podróżujemy po całkiem sporych regionach urokliwego świata, rozwiązując proste zagadki środowiskowe i skacząc po platformach. W miarę postępu otrzymujemy coraz to nowsze narzędzia, pozwalające nam otwierać zablokowane dotąd przejścia. W przeciwieństwie jednak do wspomnianego przeze mnie zasłużonego podgatunku, backtracking nie jest tutaj kluczowym elementem, a bardziej opieramy się na bardzo powtarzalnym i niestety dosyć żmudnym schemacie postępowania.
W każdej z lokacji odnajdujemy punkt docelowy, który by otworzyć musimy uruchomić 3 przełączniki, albo zapalić 3 świece, albo wcisnąć 3 dynksy rozstawione w lekko oddalonych od siebie punktach na mapie. Każdy segment rozgrywamy w niemal identyczny sposób, w pięknym, acz dosyć monotonnym stylistycznie środowisku, co potęguje wyłącznie poczucie dreptania w kółko. Ale jest jeszcze jeden, bardzo istotny element całej produkcji, czyli walka. No i tutaj polecieli na grubo, bo widać tu wyraźne inspiracje i jednocześnie zatrzymanie się gdzieś w połowie drogi pomiędzy Soulsami a grami studia Platinum. Z tym, że wszystko jest takie miałkie i po łebkach, że odbiera człowiekowi smak życia. Kena więc może za pomocą swojego kija samobija walić mocno, walić szybko, tworzyć tarcze czy też uderzać z dystansu za pomocą improwizowanego duchowego łuku. Do tego dochodzi unik, który niczemu wspomnianego Platinum wykonany z idealnym wyczuciem spowalnia czas i pozwala nam sprzedawać oponentowi luje z całej epy i kołowrotki. Oczywiście mamy też kontratak, który pozwala nam wybić oponenta z równowagi i sprzedać mu soczystego luja ogłuszacza. I jakkolwiek początkowo walka nie sprawia specjalnych problemów, wszak wspomagani jesteśmy jeszcze supermocami, którymi obdarzają nas zbierane po drodze wspomniane przeze mnie wcześniej słodziaki Roty, tak z biegiem czasu poziom wyzwania skacze nagle i znacząco, szczególnie podczas starć z bossami. Bo aby w ogóle myśleć o ubiciu tychże, musimy skupić się na trafianiu w ich dosyć dobrze widoczne słabe punkty. I tutaj ciekawostka, bo nawet kiedy walczymy z wielkim klocem, któremu tydzień zajmuje zrobienie kroku, to kiedy celujemy w kryształ na jego plecach, ten nagle zwrotny robi się niczym rączy rumak puszczony wolno na przepastną prerię. Do tego warto zaznaczyć, że arsenał ruchów głównych przeciwników jest niezwykle szeroki i obfituje w zagrania o niezwykłej szybkości czy zasięgu obejmującym całą arenę zmagań, jednocześnie nie zważając na przeszkody terenowe pokroju ścian, które jedynie nasze ataki powstrzymują. Na domiar złego starciom z szefami często towarzyszy grono pomniejszych patałachów skutecznie uprzykrzających nam życie, co sprawia, że kurtyzany po pokoju latają naprawdę nisko i ze zwielokrotnioną częstotliwością. Wszystko to byłoby jednak do zniesienia, gdyby nie niezwykła kruchość naszej bohaterki, która sama staje się zbłąkaną duszyczką potrzebującą przewodnika już po 3 solidnych bułach ze strony swojego oponenta. Ale o czym ty mówisz, kutafonie? Trudne gry są fajne, bo kształtują charakter i pozwalają nam pokonywać własne ograniczenia. Tylko że nie. Wtedy, kiedy cała trudność oparta jest na jawnej nieuczciwości i tanich zagrywkach. Problematyczny w tym świetle staje się również... Oczywiście! ...rozwój postaci, którego de facto nie uświadczymy tutaj w najbardziej oczywistej formie. Oddano nam możliwość wykupowania nowych umiejętności za zdobywaną na pokonanych wrogach walutę, więc strzały mogą ładować się szybciej, a bomb możemy mieć więcej. Nie zwiększa to jednak nijak naszego poczucia rosnącej potęgi i cały czas mamy poczucie bycia chłopcem, czy może bardziej dziewczynką do bicia, dla wszelkiej maści mrocznych pomiotów panoszących się po krainie. Na pomoc w tej sytuacji przybywają odnajdywane roty, przyjazne puchate duszki, które dzielnie towarzyszą naszej bohaterce i niczym pikminy służą za popychła, kiedy trzeba coś ciężkiego podnieść czy przesunąć. Okazuje się, że sprawdzają się także w walce, doładowując strzały czy zwyczajnie zajmując oponenta, kiedy sprzedajemy mu kolejną porcję soczystych razów. I ich moc też możemy rozwijać poprzez odnajdywanie kolejnych, poukrywanych gdzieś pod kamieniami i liśćmi. Po przekroczeniu określonej ilości dostajemy dodatkowe użycie ich nieocenionych umiejętności, a także odblokowujemy zupełnie nowe sztuczki. Ostatnim elementem mojego ulubionego rozwoju jest medytacja, odbywana w kilku wyznaczonych punktach, która wydłuża pasek życia naszej drogiej przewodniczki duchowej. To wszystko nadal jednak marność, bo mamy wrażenie niekończącej się gonitwy za ciągle wyprzedzającym nas w swej sile nieprzyjaznym światem. Właśnie, a propos świata. To wygląda on naprawdę pięknie. Widoki, jakie przyjdzie nam podziwiać, okraszone naprawdę świetnym oświetleniem, są imponujące. Szkoda tylko, że poruszamy się po mocno stylistycznie jednolitym obszarze, z rzadka trafiając na jakieś drobne urozmaicenie. I tu też pojawia się pewien techniczny zgrzyt, bo grę możemy uruchomić w trybie wydajności o nieco niższej rozdzielczości, ale wyświetlanej w 60 ramkach od czasu do czasu okraszonych drobnymi chrupnięciami. Niezależnie jednak od wybranej przez nas opcji, cutscenki prezentowane są w bardziej kinowych 30 klatkach, co wygląda dziwacznie. Przy płynnym przeskoku z rozgrywki na przerywnik filmowy mamy wrażenie, że ten drugi wyświetlany jest w zwolnionym tempie, przez co odczuwamy wyraźny dyskomfort. Jeśli oglądacie ten kanał troszkę dłużej, zapewne znacie moją formułę, według której marudzę, a na koniec wyciągam, że jednak mamy do czynienia z bardzo dobrą produkcją.
Otóż nie tym razem. I to tyle, jeśli chodzi o Kena Bridge of Spirits. To bardzo ładna, choć ze wszechmiar przeciętna giereczka. Poza oprawą nie imponuje w zasadzie niczym i jest de facto zmarnowanym potencjałem, bo wystarczyło się chociaż bardziej przyłożyć do historii, by mieć jakikolwiek punkt zaczepienia do zatrzymania gracza przed ekranem. A tak dostaliśmy grę, która zaniknie w mrokach dziejów. I tą zapomnianą myślą kończę. Cześć.